Dzień dobry, tutaj z tej strony mama Sebola. Chciałam wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy i przy okazji powiedzieć, ponieważ mam nie aż takie tragiczne, ale mam problemy finansowe i w ogóle sypie mi się wszystko, ale z tego tytułu i tak wam składam najserdeczniejsze życzenia. Mam nadzieję, że moje problemy kiedyś znikną. To wtedy może spróbuję polajwować. A na tą obecność nie, muszę... Te problemy to długo będą. Ty nie gadaj, że polajwujesz tak szybko. Przecież to przez te kioski to już mówię. Ja już to opowiadałam, to nie musisz się kryć. Ja mówiłem, że ja mam problem finansowy, to ludzie wiedzą. Ty masz... Mnie, ja kwot nie będę rzucał tam, ja swojej tak już rzucałem. Ale, no, ale nie jest... W rodzinie nie jest za ciekawie, no powiem wam szczerze, że można powiedzieć, że niektórzy to w domu są kłębkiem nerwów, jak to się mówi, że... Ale trzeba złożyć życzenia, aby były rodzinne, coś możesz powiedzieć jeszcze, rodzinne, abyśmy w końcu zdjęli te maski, jak to mówili. Może żeby ten wirus odleciał, bo naprawdę coraz gorzej. Zobaczcie to, co ja czytam w gazecie, jaki jad, ale... jest, jaki jad w ludziach. Jaki jad w ludziach, zobaczcie w gazecie, że Krawczyk tam leży umierający przez COVID, ma ludzie piszą, że to jakaś promocja, że dobrze mu tak... ludzie to są... zazdroszczą tak jak ten. No teraz ty możesz coś powiedzieć. A jeszcze jedna sprawa. Od 1 kwietnia podjęłam pracę i bardzo jestem zadowolona z tej pracy i mam nadzieję, że nie są to aż takie duże pieniądze, ale na, możesz. Ale na początek jestem zadowolona, że zaczęłam pracę. I dziękuję serdecznie. Ale masz powiedzieć, czym pracujesz? Masz powiedzieć, czym pracujesz? Przecież to nie wstyd. To ja coś dopowiem, że no, aby święta były, i tak nie możemy spotkać się w gronie ponoć, to spotkajmy się chociaż z najbliższymi. Spotykajcie się z rodzicami. Nie wiem, ja nie wiem, kto mnie ogląda. Może młodzież, może starsza widownia. Niektórzy są starsi. Przecież ten jeden widz, drugi widz, co filmiki nagrywa, to już są po 40, ale aby te święta były rodzinne, pamiętajcie, że spędźcie je z rodziną i aby wróciły czasy normalne, żeby można było pójść na jakiś koncert normalnie, bo już brakuje mi tego i w ogóle spotkać się z ludźmi normalnie, bez tych masek, bez tego. A to chyba ostatni film na razie będzie, bo przed tym, jak to się nazywa, taka przerwa będzie, bo święta teraz, to już nie będę wrzucał. I tak jak mówiłem, zapraszam was na live'a z soboty na niedzielę, spróbujemy pobić rekord. Moja mamuśka nie wie, o co chodzi, ale ona wie pewnie, że ja tam koncertuję. Najdłuższy był koncert, 10 godzin graliśmy tutaj. Spróbujemy pobić 10 godzin, może mi się uda przebić. To pewnie byśmy musieli tak jak ostatnio. Ostatnio to ja grałem tak gdzieś, nie wiem, 20 zacząłem, czy 22 i do 6, nie, do 8 chyba rano gra. To było 10 godzin, czy tam do którejś. To jeszcze raz wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Pozdrawiamy. Dziękuję.